Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Panie Ministrze, ja mam pytanie co do tej kwoty środków ponad miliarda złotych, które w kwietniu jeszcze Komisja Europejska zamroziła, które miały być przeznaczone właśnie na e-administrację. Miał powstać właśnie ten system, dzięki któremu obywatele by się kontaktowali z urzędami przez internet. Miało być wdrażanie właśnie posługiwania się e-dowodem, podpisywanie online dokumentów, urzędowa baza danych. I wtedy zarzucano właśnie, że źle Polska wydatkuje te środki. Czy pan orientuje się, jaki jest stan na tę chwilę? Czy te pieniądze otrzymamy? I czy prawdą jest, że przez te zaniechania i te błędy różne dopiero za 3 lata będziemy mogli posługiwać się elektronicznymi dowodami osobistymi?